Oczywiście. Posty bardzo, bardzo wskazane. Tyle, że no, nie są one popularne, bo no, to nie, człowiek nie czuje się zbyt komfortowo nie jedząc. Ale posty bardzo ładnie oczyszczają organizm z wszystkich niepotrzebnych substancji. W tej chwili doszła dieta keto, która to dieta w dużym stopniu naśladuje posty o wodzie i dlatego w tej chwili bardziej polecamy właśnie dietę keto, tylko że no, trzeba ją odpowiednio przeprowadzić i my stosujemy dietę keto przeciwzapalną, czyli z wykluczeniem typowych substancji, które okazują się być nietolerowane no, statystycznie u ogromnej ilości. I taką dietą jest dieta, o której już wielokrotnie mówiłem, tłuste mięso w stylu boczek oraz warzywa w ilościach tłustego mięsa, załóżmy pół kilo, półtorej kilo warzyw. Oczywiście przyprawy, sól, pieprz, kminek, majeranek i tak dalej. I posty mogą być w znaczącym stopniu zastąpione zdecydowanie mniej kłopotliwym i mniej odczuwalnym negatywnie postępowaniem dieta keto przeciwzapalna.